Witam serdecznie, Rita z tej strony. Dzisiaj mam dla Was przepis na waniliowe ciasto z kawałkami czekolady. Jest ono świetną bazą do tortów i ciast warstwowych. Zapraszam do oglądania. Do miseczki przesiewamy 190 g mąki pszennej, jedną kopiastą łyżeczkę proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej oraz 120 g łezek czekoladowych lub posiekanej czekolady. Możecie dać gorzką lub mleczną czekoladę. Mieszamy i odstawiamy na bok. Do drugiej miseczki przekładamy 140 g masła o temperaturze pokojowej. Wsypujemy 200 g cukru. Jedną łyżeczkę sproszkowanej wanilii lub cukru waniliowego. Ucieramy krótko mikserem, tak około 2 minut. Dodajemy jajka, jedno po drugim, ciągle ubijając. Jajka mam rozmiaru M. Gdy składniki dobrze się połączą, wsypujemy suche składniki w dwóch partiach. Mieszamy szpatułką, aż do połączenia się składników. Ja tutaj mam rand, bo takiej foremki nie mam o średnicy 18 cm. Wyłożyłam go papierem do pieczenia na dnie i po bokach. Przekładamy ciasto do foremki. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 50 minut. Do tak zwanego suchego patyczka. Upieczone ciasto pozostawiamy do wystudzenia. Jak widzicie, odkroiłam przerumienioną górę ciasta i teraz pokroję na trzy równe części. Ciasto te świetnie się nada jako baza do tortów lub ciast warstwowych. Musicie wiedzieć też, że ciasto to nie jest tak delikatne jak biszkopt na przykład. Jest bardziej zbite i stabilne i dlatego świetnie się nadaje do rzeźbienia. Przy składaniu ciast warstwowych i tortów trzeba jeszcze je nasączyć. I tak oto wygląda w przekroju. Jak widać, jest zbite, stabilne i się nie kruszy. Dziękuję Wam za oglądanie i na koniec przypominam o lajkach, subach i komentarzach. I zachęcam Was też do subskrypcji i oglądania mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!